Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem was zaprosić do kolejnego materiału z serii Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. Tak moi drodzy, na początku chciałem was bardzo przeprosić za to, że... Kurczę, inaczej. Stawiłem osobny pojedynek z sobą, nie bez powodu. Dla tych, którzy ewentualnie nie przeczytali opisu tego pojedynku. Poprzedni materiał, w zasadzie, który miał być pojedynkiem z ojcem, został uszkodzony i powiem wam szczerze, to była wielka tragedia, byłem mega wściekły z tego powodu. Dlatego pomyślałem chociaż, że wstawię ten pojedynek z ojcem. Co w tym odcinku się wydarzyło? A wydarzyło się naprawdę bardzo dużo i bardzo to były ważne rzeczy. Po pierwsze, rozmawialiśmy z ojcem, który chciał, abyśmy opuścili pana Kuro, tak? Co było bardzo, jednak trudną decyzją, tak? Albo pozostać wierny kodeksowi i zerwać kontakty z panem Kuro, albo pozostać wierny panu Kuro. Ja oczywiście zostałem wierny panu Kuro, no bo jakoś to mi pachniało po prostu zdradą, moi drodzy, a ja tego po prostu wolałem uniknąć. No i po udanym pojedynku, gdzie udało mi się go pokonać za pierwszym razem, co było dla mnie mega wielkim, powodem do dumy, naprawdę, bo on nie był łatwym przeciwnikiem. Sowa jako boss nie był naprawdę bardzo łatwym przeciwnikiem. Następnie udałem się w głąb tutaj komnat pana Kuro i porozmawiałem z panią Emmą, która powiedziała, że jednak pan Kuro nie powiedział jakby całej prawdy odnośnie rytuału tutaj pozbawienia nieśmiertelności. Otóż trzeba wrócić go o głowę. A tego bym nie chciał i pani Emma również tego nie chciała. I jakby razem próbujemy uniknąć tego losu. A następnie podarowałem ryż, który tutaj był u boskiego dziecka, panu Kuro, dzięki czemu otrzymałem, już wam też mówię, otrzymałem słodką kulkę ryżową. W zasadzie dostałem dwie, tylko jedną musiałem jakby zjeść od razu, bo pan Kuro pytał, czy po prostu była smaczna i powiem wam szczerze, że wykorzystałem ją podczas walki z sową, tutaj we wspomnieniu, na szczęście jest taka możliwość, dzięki czemu pokazałem wam moją walkę. Bardzo dużo przywraca zarówno życia, jak i postury. Zresztą słodkie, lepkie kulki ryżowe zrobione przez Kuro z ryżu boskiego dziecka przez pewien czas powodują średnią odbudowę żywotności i stałą odbudowę postury. Pewnego razu, gdy wilk był wygłodniały, ojciec bez słowa wręczył mu kulkę ryżową. Była zdumiewająco pyszna. Te są prawdopodobnie równie smaczne. No i to tyle, jeśli chodzi o taki naprawdę wielki skrót. Także niestety tak to wyszło. Bardzo was przepraszam. Mam nadzieję, że takie sytuacje się nie powtórzą, ale tak jak powiedziałem, byłem mega wściekły, bo o ile jeszcze odcinek taki eksploracyjny, wiecie, jeszcze pół biedy, tak jednak odcinek, gdzie dzieją się naprawdę bardzo ważne rzeczy, fabularne, to już naprawdę taki... nieważne. W każdym razie byłem tutaj u boskiego dziecka, a teraz boskiego dziecka nie ma. I to mnie zastanawia. Dlaczego nie ma? No nic. Zaraz, zobaczymy może ostatek. Ale z tego co widzę, to raczej nic tam to nie pomoże. A tutaj to chyba musi być ryzykowanie życiem. No nic, wiecie co? Dostałem wiadomość, żeby cofnąć się do miejsca walki z tą bezgłową małpą. Mianowicie tą małpą. O, zobaczcie, mamy tutaj wyłączony tutaj posążek. Leży małpiego strażnika, w sensie gdzie walczyliśmy z tymi dwoma małpami. Więc ja tam wrócę. Podobno jest tam kolejny przeciwnik. I chyba to, że posążki są wyłączone, to może być taka podpowiedź odnośnie tego, że coś tam może być ważnego. Także zobaczymy. Tak właśnie jest. Standardowo przejdziemy przez tą lokację bagnistą. Przynajmniej chociaż czy bagnistą. Na pewno zatrutego jeziora. Dobra, w sumie nie ma co się przejmować tymi przeciwnikami. Oni są najmniej teraz istotni. Przy okazji, jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zostaw koniecznie łapkę w górę i ewentualnie subskrypcję, aby być na bieżąco. To bardzo pomaga w rozwoju kanału. No dobra, zobaczymy o co chodzi tutaj z przeciwnikiem. Może tylko małpy się pozbędziemy. Wybaczcie, tutaj miałem jeszcze podłączonego pada i kiedy oberwałem, to strasznie tutaj zadrgał. Podobno coś tu się może stać.
Tutaj mamy. No dobra, myślę, że można spróbować walki, tak jak jest. Wojownik Shichimen. Okej, dobra. To mi pachnie tutaj boskim konfetti. My mamy tylko dwa. No i możemy wypróbować również parasol Feniksa. Dobra, boskie konfetti na pewno musi być grane. Pamiętam, że fiolet od razu kojarzy mi się z... I zresztą muzyka. Zupełnie jak walki z bezgłowym, także ja to sobie od razu zamontuję. Zobaczymy, jakie ma ataki ten Shichimen. O nie, co to jest? Zobaczcie, nasz parasol działa. Możemy podejść. Zobaczymy, co on potrafi. Dzięki temu będziemy świetnie obserwować tutaj otoczenie. Ale to jest czuję, że to nie będzie łatwa walka. Tak, tutaj ewidentnie boskie konfetti musi być grane. Dobra, ja tutaj... Kurczę, nie to. Dobra, parasol. Dobrze, że udało się go ulepszyć, bo... Dobra, ja tu... O, właśnie. Używamy konfetti. Pięknie. Kurczę, nie mamy już konfetti. O kurczę, no to powiem wam, że to będzie mega trudna walka. Mega trudna walka. Dobra, spieszamy się. Leczymy. Dobra, pięknie. Pięknie. Trochę będzie nam brakowało tutaj symboli ducha. Pięknie. O, znika. Znika. Dobra, leczymy się. Naprawdę niewiele zdrowia zostało. Oho. I parasol. Ale to ułatwia walkę, ten parasol. To trzeba przyznać. Pięknie! Dobra, pierwszy pasek załatwiony. Świetnie. Bardzo, bardzo dobrze. Pozostało nam tylko jedno konfetti, moi drodzy. On tu kombinuje. Dobra, będziemy wykorzystywać ten parasol póki tylko można, bo mamy tylko jedno boskie konfetti, także trochę słabo. Leczymy się, chociaż nawet bez konfetti zabieramy całkiem niezłe obrażenie jak na upiora, nie? Oho! Naprawdę potężna osłona. Pięknie. Dobra. Parasol. Aj. Trafił nas. I ostatnie użycie. Moi drodzy, albo teraz, albo nigdy. Ewentualnie druga próba, tak? Drugie podejście. Ale może się uda. Mamy go! Mamy wojownika Shichimena za pierwszym razem. Pierścień Malcontenta. Stary pierścień, który bardzo dobrze pasuje do smukłych palców.
Od wewnątrz wygrawerowane jest imię Zimorodek. My to już kojarzymy z tego palca. Można go wykorzystać do ulepszenia gwiżdżącego palca protetycznymi. Właśnie. Użycie gwizdka, gdy masz ten pierścień na palcu, wypełni okolice posępną melodią. W płaczliwym głosie wybrzmiewa samotność i piękno. I jest to być może wystarczająco posępny. Jest on być może wystarczająco posępny, by na krótko uciszyć głos wściekłości. No, moi drodzy, naprawdę czapki z głów. Kolejny, no naprawdę wymagający przeciwnik. Tylko szkoda właśnie tylko jednego konfetti. Dobra, odpocznijmy. Ciekawe, czemu ten wojownik się tu pojawił. Dlaczego? Nie wiem. Teraz kolejna rzecz, którą chcę zrobić, to sprawdzić podzamcze. Dlaczego? Bo dostałem wiadomość, że podobno będziemy mogli kupować boskie konfetti. To szczerze mówiąc, bardzo, ale to bardzo by nam pomogło. Bo szczerze mówiąc, farma konfetti jest bardzo, no tak, mało żyzna. I żeby to, tak wiecie, zbierać tak naprawdę konkretnie, no to no trzeba trochę czasu poświęcić. Jeżeli faktycznie możemy kupić konfetti, to ja jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Bo czego jak czego, ale pieniędzy to mi nie brakuje. Zobaczymy, czy ten kupiec przypadkiem nie ma. Zobaczymy, czy nie ma boskiego konfetti. No, niestety nie ma. Za to ma złom żelazny, gdybym chciał. Ale nie chce. I czarny proch. Zobaczymy, czy boskie konfetti sprzedaje nasz handlarz, który jest w tutaj zaniedbanej świątyni. Po drogą, naprawdę świetna sprawa ten parasol. Wykorzystujemy atak jakby narzędziem, bardzo przydatna rzecz, dzięki czemu zadajemy obrażenie jak z konfetti. No to wydaje mi się, że to jest bardzo, ale to bardzo pomocne. No i zauważcie, jego ataki w zasadzie nic nam nie robiły. Przynajmniej te magiczne, a one nabijały nam przerażenie. Także kolejna bardzo ciekawa rzecz. Przedmioty, czy jest tutaj u ciebie konfetti? No to tylko o widmach. O, tego chyba nie było. Możemy to kupić w sumie. Notatka o widmach, to chyba kluczowe przedmioty. Notatka o widmach. Jest. W dawnym leżu małpiego strażnika w zatopionej dolinie widziano widma. Rozłoszone duchy o wielu twarzach. Dawne leże małpiego strażnika można znaleźć na dnie zatopionej doliny, niedaleko lasu mgieł. Były też osoby, które twierdziły, że słyszały kobietę płaczącą w oddali. Czyli w zasadzie dzięki tej wiadomości mogliśmy się dowiedzieć w ogóle, że tam jest to widmo, także warto odwiedzać tego kupca, w ogóle warto go uratować, nie? A, tutaj, nie wiem czy wspomniałem w poprzednim materiale, jeszcze ten, który działał oczywiście, czy nie, ale kiedy porozmawiałem sobie z rzeźbiarzem, to on poprosił nas, żebyśmy to my go zabili, a nie pani Emma. To jest dosyć intrygujące. Oho. Makoto no okami naraba, onore no kiba no tsukai michi wa onore de kimeru. Chyba to jest właśnie komentarz do tego, że sprzeciwiłem się ojcu, tak, i kodeksowi. Pokaż protezę Shinobi i ulepsz narzędzie protezy. Zobaczymy, czy będziemy mogli użyć malcontent. Ogólnie mogę to wykupić i podobno jest to bardzo przydatna rzecz, tylko wymaga trochę pieniędzy, ale z tym akurat to jest najmniejszy problem. To jest akurat najmniejszy problem, więc proszę bardzo, zobaczcie tutaj moje zapasy złota tak na czarną godzinę, że tak się wyrażę. 14 lekkich sakiewych, 5 ciężkich i 1 wypchana. Tutaj myślę, że użyję, no na 14 to bez przesady, ale za 3, jak wiecie, na wszelki wypadek. I proszę bardzo, możemy sobie to kupić. Malcontent. Gwiżdżący palec wzmocniony pierścieniem Malcontenta. Użycie wymaga symboli ducha. Można go używać do dręczenia widmowych wrogów, ale nie działa na dzikie zwierzęta. Na pierścieniu wygrawerowane jest imię Zimorodek. Nad wodami zatopionej doliny rozmawiał niegdyś płacz Zimorodka. Zimorodek już nie płacze. Także ulepszamy to. I no właśnie. Kilka rzeczy jeszcze trzeba tutaj ulepszać, na przykład iskra fioletowych oparów, coś myślę, że to będzie bardzo ważne, tylko potrzebujemy wosku. Tutaj ten magnetytowy złom. I to już w ogóle. Także no, chyba mamy najlepsze ulepszenie gwizdka, bo tu nie widzę jakby innego.
悲しげな。じゃが、いい音を鳴らすじゃろ。うまく使ってやってくれ。I teraz, gdzie chcę się udać? Podobnego wojownika widziałem w lochu, więc ja sobie to od razu wyekwipuję. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie działało. Bo to działa na widmowych, tak? Czyli ball content. Tutaj mamy takie zwykłe, które działają na zwierzęta, a tutaj na widma. No i te konfetti nieszczęsne. Także wyruszymy sobie teraz do opuszczonego lochu. Przepasna głębina, to chyba było to. I tam mieliśmy tego podobnego przeciwnika, bo ja się mu potem przyjrzałem i faktycznie to tak wyglądało. Oczywiście nie walczyłem z nim, żeby po prostu pokazać wam, jak wygląda ta walka. O właśnie, jest dokładnie identyczny, więc zobaczymy, jak zadziała. Tylko na pewno parasol Feniksa będzie nieocenioną pomocą. Próbujemy wykorzystać malcontenta. To też byłoby fajna rzecz. No i dobra. Próbujemy, moi drodzy. Malcontent. Zobaczcie. Faktycznie. Działa. Ale strasznie dużo zabiera tutaj symboli ducha. Bardzo dużo. Dobra, spróbujemy go tak pobić klasycznie. O ile nam nie przywali za mocno. Leczymy się. Dobra. Szkoda, że nie mamy już więcej symboli ducha. To by nam bardzo pomogło. Ajajaj. Nie sądziłem, że malcontent zabiera aż tyle. Tyle symboli ducha. Niestety. Więc no, walkę sobie mocno utrudniłem, ale działa. Najważniejsze. Dobra, wiem, co zrobię jeszcze. Na pewno ustawię sobie, nie wiem, czemu tego wcześniej nie zrobiłem. Teraz, gdzie to było? Gdzie to, gdzie? O, jest. Fioletowa tykwa. Tak, to bardzo się przyda. O, zarażenie znika. I tak, nie możemy go... O, właśnie. Dobra. Tu wolałem się zasłonić przed tą bronią. Dobra, pięknie. Teraz wykorzystamy naszą ostatnie boskie konfetti, żeby go szybko dobić. Dlatego... Oho! Zobaczcie na potężne obrażenie z konfetti. On już nie ma prawie połowy zdrowia. Faktem, nasza postać jest bardzo teraz mocno wzmocniona, więc to inna zupełnie bajka. Dobra, chodźmy do niego. I moi drodzy, mamy go. Mamy drugiego wojownika Shichimena. Pięknie. Ceremonialne tanto. Tyle tanto o ostrzej rękojeści w kolorze surowej bieli. Zmienia żywotność w symbole ducha. Odpoczynek odnawia jego ładunki. Początkowo używano go do rytualnego wycięcia symboli z własnej siły życiowej, który następnie wypuszczano do źródlanego strumienia jako ofiarę dla smoka. Na ostrzu wyryta jest jego prawdziwa nazwa – oddana dusza. Czyli, moi drodzy, udało nam się pokonać kolejnego tutaj bossa Shichimena. Swoją tylko zobaczymy, jak wygląda. Niestety, już tutaj nie mamy użycia 1 na 3. Ciekawe, czy można to używać, tak wiecie, wielokrotnie, czy tylko raz. Jeżeli tylko raz, to szczerze mówiąc, to słaby wynik. Ale jeżeli więcej, no to kto wie. Dobra, odpoczniemy. No i moi drodzy, wydaje mi się, że następnym tutaj aspektem naszej podróży będzie bodajże ukryty las. Próbujemy sobie zawalczyć, moi drodzy, bezgłowym. Kolejnym zresztą. Pokonaliśmy już na naszej drodze trzech. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z tym. Fakt, że nie mamy boskiego konfetti, więc walka będzie o wiele bardziej...
Będzie po prostu utrudniona, bardzo mocno utrudniona. Ale mamy parasol. O, i zobaczcie, mamy 3 razy użycia tetanto. Także bardzo dobrze. To na razie nie będzie potrzebne. Czyli to się odnawia. Bardzo dobrze, bo bez tego... Znaczy, gdyby to był tylko raz, no to szczerze mówiąc, tak średnio przydatne, nie? Musielibyśmy sobie wybrać takiego naprawdę solidnego przeciwnika, na którym byśmy chcieli to wykorzystać. A ten przedmiot, wydaje mi się, będzie bardzo istotny. Dobra, pięknie. Świetnie. I tutaj wiem, że się kryje nasz bezgłowy kolega. Gdzieś tutaj. Nie, to chyba nie było tutaj. Ale wiem, że na pewno gdzieś w tym miejscu. I szczerze mówiąc, to byłby już nas H4. Bez głowy. Ciężko mi sobie przypomnieć, kurczę, gdzie ten przeciwnik był. Tam na pewno nie. Tutaj też nie. Kurczę, gdzie on był? Wiem, że on był gdzieś na takim padku. Dobra, czyli nie tutaj. On chyba był głębiej po prostu. Tak, oni zawsze są głęboko poukrywani. Bo ile mamy tych wzmocnień? Mamy wzmocnień właśnie 3. Wyduchowienie Ako, Ungo i Gokana. Więc ciekawe, jakie teraz będzie. O, jest. Jest nasz przyjemniaczek. Więc zaraz, ile to kosztuje? 4 symbole ducha, naprawdę sporo. Więc spróbujemy go tylko raz tak ogłuszyć, a potem będziemy używać tylko i wyłącznie naszego tutaj parasola. Ale dzięki temu, że mamy właśnie ten tylet, powinno pójść na łatwiej. Dobra, zobaczymy. Zobaczcie. No ale obrażenia, jakie my robimy, są żałosne. No, chyba że będziemy tu korzystać bardzo mocno, wiecie. Dobra, i... O, właśnie. To chyba będzie nasza strategia bez konfetki. Nie wydaje mi się, żeby inna miała sens. Dobra, pięknie. I teraz uciekamy, bo za plecami będzie... O, znam cię, kolego. Dobra. Od razu też wypróbujemy sobie tanto. Tylko niech nas zaatakuje. Pięknie. Pięknie. Zobaczcie, jak dużo mu obrażeń zadajemy. To jest chyba jeszcze lepsza taktyka niż z konfetti. Dobra. Matko kochana, jaka ta walka teraz jest prosta. O nie, nie. O nie. Nie wyrywaj. To on nam wyrwał. Aj, jakie to jest okrutne. Gin, przeklęta bestio. Dobra, pięknie. Wypróbujemy sobie, moi drodzy... O! Dobra. Niech ono oberwie. Wypróbujemy sobie te terminalne tanto. Zobaczcie. Świetna opcja. Zaraz bym zginął i tyle by z tego było. Dobra. Odchodzimy. Leczymy się. To 2 razy. Mamy dodatkowe użycia symboli ducha. Naprawdę piękna sprawa, moi drodzy. Wspaniała. Dobra, niech on... O, właśnie. Dobra, i teraz on będzie za nami, więc trzeba uważać. Pięknie. Naprawdę powiem wam, teraz walka jest dziecinnie łatwa. Praktycznie nie ma z nami żadnych szans. Dobra, teraz wiem, że za nami. Terminalne tanto. No, trochę nam życia zabiera. Ale na tego typu walkę to jest niezwykle przydatne. Pięknie. Mamy go za pierwszym podejściem. I to już jest trzeci upiór, trzeci boss. Wyduchowienie Gacina. Upadły bezgłowy duch Gacina wycisza i maskuje, utrudniając wykrycie przez wrogów. Można go zastosować wielokrotnie, używając symbole ducha. Bezgłowi są pozostałością po zdeprawowanych bohaterach, którzy niegdyś walczyli za swój kraj. Rozlatuje się, powiedział do siebie mężczyzna, znikając głęboko w lesie.
No, moi drodzy, mamy kolejnego tutaj bezgłowego na naszej liście. Włos kluszowy bardzo się przyda. I złom magnetytowy również bardzo, ale to bardzo się przyda. No, moi drodzy, dzisiaj dzień jest naprawdę pełny, wrażeń, że tak się wyrażę, bo udało nam się pokonać aż 3 bossów naraz. Znaczy, no, wróć, może nie naraz, ale w dość krótkim odstępie czasu. To było po prostu świetne. Czyli, no, moi drodzy, naprawdę poszło super. Więc myślę, że spokojnie ten odcinek będę mógł kończyć. I wiecie co, to będzie taki jeden odcinek, bo następnie potem będę miał lekkie obsuwy, że tak się wyrażę. Obsuwy czasowe, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. No brawo ja. Dlatego już teraz chciałem wam życzyć, no po pierwsze, szczęśliwego nowego roku. Zapomniałem wam życzyć na Sylwestra, brawo ja. Ale Sylwester sami doskonale wiecie, jak teraz wyglądał. Niemniej człowiek jest kreatywny, szczególnie Polak. Więc zawsze sobie jakoś poradzi. Tak czy siak, życzę wam szczęśliwego nowego roku, jak najmniej dziwnych zdarzeń, jak najmniej zgonów, moi drodzy, przede wszystkim spełnienia marzeń i żeby jak najmniej spotykały was negatywne, że tak powiem, odczucia, a jak najwięcej pozytywnych także. No i może jeszcze w ramach tego, że to był Sylwester, no i troszeczkę tak wiem, że spóźniony, jak to u mnie zresztą bywa, to myślę, że może być coś takiego, ja wiem, niech to będzie taki nasz sylwestrowy taki znak od Sekiro. Także do zobaczenia i do usłyszenia, moi drodzy, w następnym materiale.